W jaki sposób inżynierowie na całym świecie przedstawiają złożoną architekturę swoich systemów? Używają w tym celu schematów blokowych, języka wspólnego i zrozumiałego dla całego świata. Czemu by więc nie wykorzystać go do natychmiastowej symulacji i analizy przedstawionego systemu? Dokładnie takie zadanie ma Simulink, środowisko oparte na MATLABie. Pozwala ono tworzyć, symulować w czasie i analizować złożone, wielopoziomowe systemy przy pomocy bloków i połączeń między nimi. Simulink posiada ogromną bibliotekę gotowych komponentów, takich jak regulatory PID, napędy elektryczne czy hydrauliczne lub też efektory, z których tworzony jest końcowy system. Pozwala również modelować rzeczywiste komponenty przy użyciu transmitancji, zmiennych stanu lub estymować odpowiedź systemu na podstawie rzeczywistych pomiarów. Simulink daje inżynierom możliwość stworzenia cyfrowego bliźniaka, np. robota, by na nim w bezpieczny i szybki sposób prototypować algorytmy sterowania, a następnie w bardzo prosty sposób wdrożyć ją poprzez generację produkcyjnego kodu. Ułatwia również analizę poprzez obliczanie w sposób wyległy symulacji z różnymi parametrami jednocześnie i dobór optymalnej odpowiedzi systemu na podstawie zadanych założeń, np. najszybszej odpowiedzi czasowej czy najmniejszego przeregulowania. Używając Simulinka, projektanci są w stanie upewnić się, że ich algorytm sterowania jest bezpieczny i spełnia założone kryteria, zanim przejdą do kosztownych i czasochłonnych testów na docelowej platformie. Możliwości skalowania projektowanego układu są niemalże nieograniczone. Model może bazować na prostych równaniach lub też posiadać skomplikowane parametry zmieniające się w czasie. Dodatkowe narzędzia, takie jak Stateflow czy Simscape, umożliwiają modelowanie złożonej logiki działania algorytmów lub fizycznych systemów z komponentami zaimportowanymi z oprogramowania CAD. Projektowanie oparte na modelach transformuje pracę inżynierów na całym świecie. W jaki sposób Simulink może usprawnić Twoją pracę?